Zaczniemy sobie w ogóle od sprawdzenia tego, jak ty wyglądasz w takich kolorach ziemi, wiesz? Bo mnie tutaj ten brąz dla ciebie bardzo intryguje, a że to jest taki kolor, wiesz, związany z naturą, to w opcji boho to zawsze się bardzo pięknie sprawdza. Powiem ci, że w tym kolorze podobasz mi się. Podoba mi się. Przyniosłam bardzo dużo zestawów dla Kamila. Zależało mi na tym, żeby zobaczyć, w którym kolorze będzie najlepiej wyglądał, żeby po prostu nie błądzić, po omacku nie szukać koloru, który tylko mi się podoba, ale po prostu w którym on będzie czuł się i wyglądał świetnie. No i jak się czujesz, jak tak już wszystko na siebie założyłeś? Dobrze. Dobrze? Myślę, że ten kolor jest okej. Dobra, super. A gdybym cię poprosiła, żebyś szybciutko założył jeszcze tą drugą opcję? Jasne. Tak szybciutko, szybciutko? Dobra? To ja. Hejka! Fajnie, że jesteś, wiesz co? Poprosiłam twojego tatę, żeby założył jeszcze drugi garnitur, obejrzymy go razem. Zazwyczaj to dziewczynki zakradają się i patrzą, co ja robię. Co szyję, jak stylizuję, a tutaj mały chłopiec się do mnie zakradł. Może tą różę ma jakąś przyszłość? To nie jest taki, wiesz, elegancki, wełniany garnitur. Przy waszej konwencji jest dużym plusem. Która kolorystyka jest tobie bliższa? Myślę, że to jest fajna propozycja. Zobacz, jaką ty będziesz miał świetną marynarę. O, będzie dobra. Będzie dobra? Tak. I jeszcze mam dla ciebie, zobacz. Taką muchę. Ja bym wolał krawat. Wolałbyś krawat? Ale krawat to by był taki za poważny trochę. Zobacz. No i ekstra. Ła, za mała. Za mała? Nie mogę normalnie. Tutaj mi boli jak pomóż. Nie tu. To jest marynarka. To musi upijać? Nie musi, zupełnie nie. Czemu tutaj mieć upijać? Nie, no chyba jest okej. To zrobimy tak, że chwilę w niej pochodzisz i potem rodzice mi powiedzą, jak jest, dobra? Dobra. To z tą marynarką się okaże. Natomiast Kamil, ja sobie myślę tak, ponieważ to zawsze mamy dbają o sukienki dla córeczek i tak dalej. Ale ja bym chciała, wiesz co, przekazać na twoje ręce i żebyś ty po prostu dziewczyny zaskoczył, wiesz? I przygotowałam jeszcze dwie takie pary bucików. Niech sobie wasza córeczka przymierzy. Zobaczymy, czy uda się oswoić z marynarką i dacie mi znać, dobra?